Jędrzejowice. Tu mieszka rodzina Gipleya. Pewnego dnia Gipley wraz z żoną udaje się na imprezę urodzinową do burmistrza. Podczas imprezy Gipley zostaje zaatakowany przez tajemniczego bandytę. Okazuje się, że nasłał go burmistrz, który chce pozbyć się Gipleya i jego rodziny. Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 12 tysięcy kciuków. Zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Yo, siemano, z tej strony Gplay, witam Was w kolejnym odcinku. Tak się składa, że dzisiaj idę z Gplayką na przyjęcie do burmistrza. I tak naprawdę czekamy teraz właśnie na Gplaykę, ponieważ poszła, jak widzicie, do kwiaciarni po jakieś piękne kwiatki na prezent dla naszego burmistrza ukochanego. I za momencik właśnie będziemy już jechali. Jak tam Gplayka, kwiatki dziękuję, zakupione? Dziękuję, tak zakupiłam u tej miłej pani. Zobacz, takie kupiłam kwiatuszki, ale się nie mogłam zdecydować, więc kupiłam też różyczkę. Jak myślisz, co lepsze? Ja no nie słuchaj, sama. Wiesz co, różyczka jest taka stylowa, widać, że ona by, wiesz co, wow, mogła stać no. parę lat, a te kwiateczki to szybko, wiesz no to co, zdechną i tyle z tego będzie. Ogólnie, okay. Słuchaj, Gplayka, ja chciałbym tutaj jeszcze poinformować widzów, że jeśli ich guzik subskrypcji jest czerwony, to koniecznie musicie go zamienić na szary z dzwoneczkiem i oczywiście za momencik będziemy już mieli 1 500 000 subów, dlatego klikajcie czym prędzej. Wbijajcie też do sklepu egplay.pl po super ciuchy i gadżety. Teraz jest dostępna nowa kolekcjonerska karta, która jest dostępna tylko w ograniczonej ilości. Także wpadajcie na zakupki i challenge kciuków w górę na dziś to 10 tysięcy kciuków, a my możemy już wsiadać Gplayka i jedziemy po prostu od razu pod dom burmistrza. Jestem ciekawy, jak przygotował dzisiejsze przyjęcie. Jak myślisz, będziemy się świetnie bawili Gplayka? Na pewno będziemy się świetnie bawić, bo jak on urządza przyjęcie, takie właśnie urodzinowe, to zawsze po prostu był taki bankiet. Patrz, jak on mieszka, zresztą ma dom wykładany diamentami. Tak, mi się w ogóle wydaje, wiesz co, że to za pieniądze tutaj mieszkańców miasta, no z podatków tak, i tak dalej. No ale ja, słuchaj, lubię burmistrza mimo wszystko i myślę, że wiesz co, dużo robi dla miasta. Zobacz, jakie przyjęcie zorganizował. Wow. Juhu, witajcie wszyscy, witajcie wszyscy. Będziemy się, mam nadzieję, świetnie bawili. Okej, także widzę, że tutaj już w ogóle muzyka już... Ten, imprezka, fajnie, tutaj patrz ile kurczę nagłośnienia, sprzętu. Co się dzieje, Gplayka, co się dzieje? Zapomniałam, zostawiłam prezent w aucie, tą różyczkę, no czekaj, idę to do auta, szybko. Wezmę szybko. Dawaj, dobra, leć, bo zaraz tu burmistrz przyjdzie, musimy mu złożyć życzenia. Okej, patrzcie w ogóle ile jedzenia tutaj jest i spróbujemy tego ciastka i tego ciasteczka i patrzcie, on zawsze zaprasza właśnie kucharza, mamy tutaj bardzo dobre sushi, ogólnie polecam właśnie wszystkim sushi od burmistrza, kucharza, naprawdę najlepsze. Tutaj widzicie wypieki bardziej na słodko, jest naprawdę, naprawdę wspaniale. Mam nadzieję, że niedługo tutaj właśnie jakaś jeszcze ekipa wyjdzie muzyczna. O, patrzcie, burmistrz wyszedł. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim przyjęciu urodzinowym. Cieszę się, że przyszliście. Oczywiście wszystkie poczęstuki są dla Was, a ja zapraszam Was na dobrą imprezę. Za chwilę przyjdzie zespół, co nazywa się Stachu i Przyjaciele. Tak, dokładnie. Super. Wielka gwiazda. Super, burmistrzu. Tak. Cieszymy się, dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy, burmistrzu. Dobry, panie Gplay, jak ja pana dawno nie widziałem, jak się pan czuje, co, jak dzień się pan dobry. Czuje? Czuję się świetnie, właśnie tutaj moja żona poszła po prezent dla pana i za momencik panu go podarujemy. Tylko, wie pan co, mi się strasznie chce do ubikacji, mógłby mi pan pokierować, już, tutaj mógłbym już, pójść się to łatwić. Okay. Tutaj jest, tutaj w tym właśnie budynku, piesze po lewo drzwi, właśnie tutaj, to niech pan sobie idzie, skorzysta. Ja oczywiście zapraszam na poczęstunek, bardzo dobre sushi, bardzo dobre. Dobra, dziękuję, do widzenia. Dzień. Okej, gdzie jest ta Gplayka? Poszła, kurczę, dobra, my szybko w tym czasie pójdziemy, słuchajcie, do ubikacji na chwilę, a mam nadzieję, że Gplayka akurat się wyrobi. W ogóle, patrzcie, jaka przeszklona łazienka tutaj u burmistrza, widzieliście? Czegoś takiego nie widziałem, bo tak naprawdę mogą mnie tutaj podglądać, słuchajcie, różni ludzie i nie wiem za bardzo w sumie... Ej, ktoś tutaj wszedł? Chwila, ja tutaj muszę szybko załatwić swój... Oj, co ty tu robisz? O nie, nie, kurczę, ja tutaj muszę uciekać, o nie, kamera, o nie, dobra, szybko, chowam się. Już, gdzie ty jesteś, gdzie poszedłeś? Do szafy, dobra, chowałem się tutaj, mam nadzieję, że tutaj mnie nie zobaczy, kurczę, jakiś normalnie bandyta na mnie zaatakował mnie w domu burmistrza, no nie wierzę w to po prostu. Czekajcie, coś, o nie, akurat tu idzie, czekajcie. Gdzie on jest, muszę go znaleźć normalnie.
się go pozbyć. Tak, dostałem zlecenie, już niedługo będzie po nim, idę go szukać. Dobra, idziemy go śledzić, kurczę. Poszedł sobie. Uff, całe szczęście, widzieliście? Przeżyłem na farcie. Kurczę, to co tutaj mnie spotkało, to tego się naprawdę nie spodziewałem. To było naprawdę bardzo, bardzo dziwne. Nie spodziewałem się, że na przyjęciu właśnie tutaj u burmistrza będą takie dziwne rzeczy, że mnie jakiś bandyta zaatakował. Idę szybko, słuchajcie, do burmistrza. Powiem mu o tym. Także, burmistrzu. O, jaka dobra babeczka, burmistrzu, szybko, potrzebuję pomocy. Tak, co się dzieje, proszę pana, ktoś chciał zrobić na mnie zamach, zaatakował mnie w ubikacji jakiś bandzior. Cicho, spokojnie, tutaj wszyscy się przysłuchują, możemy odejść na bok. Na policję chyba z tym muszę iść, na policję z tym pójdę. Nie trzeba, proszę pana, ja panu radzę tak, policja to ja jestem... Chwila, przepraszam burmistrzu, a gdzie jest pana okular tutaj, zawsze pan miał na prawym oku okular? A no bo poprawił mi się wzrok, byłem u specjalisty i mi naprawił wzrok. Jest taki, wie pan co, nieważne, proszę pana. No dobra, też panu głos jakiś, nie wiem, trochę pan A bo chory jestem, proszę pana, nie pan tutaj za mną idzie. Ja panu powiem coś. Ta policja to nie działa tak jak powinna, tak? Każdy o tym wie. Ja panu radzę iść do specjalnego detektywa. Dobrze, ale ogólnie pytanie, co robił bandzior u pana w domu? To nie jest normalne chyba, co? Proszę pana, no to nie jest... Nie wiem skąd co robił, no niech pan się go spyta, niech pan się uspokoi. Ja nie wiem co jakiś bandzior robi, proszę pana, jestem... Gdzie jest ten detektyw, burmistrzu? Mów szybciutko, tak. Ja tam pójdę i to załatwię. Tak, proszę pana, na ulicy Jodłową 6, tak. I tam po prostu jest taki bardzo detektyw, ja go znam, niech pan, on panu poradzi, na pewno znajdzie tego bandytę. No i dobra, także ja jadę już na Jodłową. Okej, słuchajcie, ja tego nie odpuszczę normalnie na imprezie, takie rzeczy u burmistrza. O kurczę, musimy tędy przejechać, nie wiem czy mi się to uda, mam nadzieję, że tak. Oj, niestety, słuchajcie, nie przejadę tędy. Będę musiał pójść tutaj na piechotę. Okej. Idziemy na tą Jodłową, zobaczymy, czy ten detektyw tutaj ma swoją siedzibę. Okej, jest, Jodłowa 6, także tutaj powinien urzędować ten detektyw. Halo, halo, dzień dobry, panie detektywie. Jest tu pan, chwila, jakieś dziwne ślady, nie wiem, ketchup się rozlał. Halo, halo, panie detektywie. Chwila, tutaj w ogóle on dziwne jakieś eksperymenty prowadzi. Nie mam pojęcia za bardzo, ale czekajcie, ślady prowadzą tutaj. Okej. Patrzcie, prezent dla mnie. O kur... chwila, co się stało? Ratunku, pomocy! Detektywie! A może to jest zasadzka, kurczę? To nie jest możliwe, że drugi raz, kurczę, mnie coś spotyka tutaj na imprezie u burmistrza. O nie, halo? Kurczę. Halo, jest tak pomocy, ktoś, bo ja pomocy! Coś. O, tutaj, niech mi pan pomoże, już, muszę się stąd uwolnić. O, proszę. Kto tutaj mieszka w ogóle? Tutaj? Proszę pana, proszę mnie nie bić, ja tutaj nie mieszkam. Ja jestem sąsiadem. Tutaj kiedyś mieszkał właśnie taki jeden zbir, wie pan co, taki bandyta, ale już nie mieszka, to jest opuszczony dom do rozbiórki, proszę pana, tutaj nikt nie zagląda. Co pan tutaj kurczę, robi, co? Tak się składa, że burmistrz mi tu kazał przyjść i powiedział, że tutaj jest jakiś detektyw. Co? I teraz, kurczę, zaczynam pod... O, jakie fajne klapeczki w króliczki. No ale nie? Słodziutkie. No, dobra. Kupiłem na wyprzedaży, dobra, proszę pana. Ja dziękuję bardzo panu. No, muszę iść ostrzec moją żonę, bo tak naprawdę tu się dzieją dziwne rzeczy, także do widzenia. Okej, słuchajcie, szybko wsiadamy do samochodu. Teraz wydaje mi się, że to burmistrz, kurczę, coś kombinuje na mnie, nie wiem, jakiś zamach albo coś, bo drugi raz normalnie wpadam w jakąś pułapkę i kazał mi tutaj w ogóle pójść i tak naprawdę to była jakaś zasadzka na mnie zastawiona, to było dziwne. Ej, czekajcie, tam w ogóle też są jakieś typki, za momencik się tutaj normalnie skradniemy i może coś podsłuchamy, może ktoś tutaj coś będzie wiedział. Okej, może tak ona się siedząco. Patrzcie, burmistrz tam jest. Dobrze zrobiliście, słuchajcie. Dobrze, prawie się udał nasz zamach na G-Playa, ale musimy się pozbyć tego G-Playa. Przecież pod jego domem jest skarb, nasz skarb. Musimy normalnie zrobić tak, żeby cała rodzina G-Playa znikła z wszechświata. Mam nadzieję, że teraz już się to udało. Dobrze, Zbyszek, zrobiłeś. A ty, Henio, schowałeś moje plany? Moje plany dotyczące G-Playa tam u góry? Tam w biurze? Plany tak, u góry, na górze. Dobra. Okej, słuchajcie, burmistrz coś mówił o jakichś planach na górze, czyli kurczę, najprawdopodobniej oni tutaj mieli jakiś plan, znajdę dowód na to, że zrobili na mnie zamach. Ja nie mogę. Słyszeliście? Burmistrz chciał się dobrać do mojego skarbu pod moim domem. O nie, ja tego tak nie odpuszczę. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że się lubimy z burmistrzem, że jesteśmy przyjaciółmi i tak dalej. Chwila, tu są jakieś drzwi zamknięte. Pewnie na pewno coś tutaj jest. Tylko nie wiem, w ogóle jakiś klucz potrzebuję znaleźć. Kurczę, nie wiem za bardzo, gdzie mogę tu szukać. Ty, zniszczyłem tutaj obraz. Jest tu jakaś skrzynka. Jest klucz! Okej, czyli teraz mamy klucz, będziemy mogli otworzyć to przejście i zobaczymy, co tutaj takiego jest. Jest jakaś skrzynka. Za bardzo nie wiem, co ona tutaj robi, ale patrzcie w ogóle,
Widzicie, ile tych planów jest? Oho, wezmę to wszystko na policję. Tutaj jest normalnie jakaś notatka. Za momencik przeczytamy. Już niedługo zdobędę dom G-Playa. I tu coś kryje się pod nim, tajemniczy skarb. I to, co kryje się pod nim. Tajemniczy skarb sprzed wieków będzie mój i stanę się najbogatszym człowiekiem na świecie. Jedynym sposobem jest pozbycie się G-Playa i jego rodziny. Ha, 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 ha. Co? On się chce mnie pozbyć dla pieniędzy? Ja tego tak nie odpuszczę. Nie odpuszczę mu po prostu. Kurczę, niech tylko go dorwę. Mam tutaj dowody, pójdę na policję. Wszystko powiem policji. Ej, ty kurczę, cwaniaku jeden. Wszystko wiem. Zrobiłeś tam, co? Chcesz zrobić na mnie zamach i po prostu odzyskać moje pieniądze, które są pod moim domem, rozumiesz? I już wiesz, wszystko co? Wiem, mam dowody, tak, idę na policję wiesz? Z tym. Tak. Dobra, to w takim razie paraliżująca mistura, BUM! Oła, 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 co jest dobra? Proszę, nie rób mi nic, nie rób mi nic, dobra. Będę robił co tak. Każesz, burmistrzu, spokojnie, co mam robić, co mam ja robić? Ja słuchaj, wstawaj, po pierwsze wstawaj i po drugie powiem ci tak, ja nie jestem prawdziwym burmistrzem. Nie, co? nie. Ja... Właśnie miałeś jakiś dziwny głos i nie miałeś swojego okulara, coś podejrzewałem wcześniej. Ja nie jestem, jestem złym bratem bliźniaka burmistrza, rozumiem, jestem złym jego bratem. O ty kurcze, co ode mnie chcesz? Weź mnie zostaw, kurcze, mi się kręci w głowie. Tam idź, słuchaj, za mną idź, chodź, dobrze. Zobacz, idziemy. Dobrze, po tylko pierwsze... nie uderz mnie proszę tym, proszę, okej? Okay? Dobrze, słuchaj, jeżeli będziesz się mnie słuchał i wchodź do tej normalnie dziury starych po prostu ruin, powiem ci tak. Ja się źle czuję, strasznie mi słabo, kręci mi się w głowie, burmistrzu. Słuchaj się mnie, to będzie wszystko dobrze. Po pierwsze, pod twoim domem dawno, parę lat temu schowałem skarb, bo ja jestem przestępcą, słuchaj, ja kradnę. I zanim poszedłem do... Ej! Dobra, rzeczki, koniec po tobie. Nie, dobra, odkładam. Odkładaj, przepraszam, już więcej nie będę, burmistrzu. I słuchaj, i od tamtego czasu, słuchaj, ja chcę się dostać do tego skarbu, który jest pod twoim domem, dlatego zniszczę ciebie i twoją rodzinę, już wszyscy o was zapomną, rozumiesz? Ale nie mogłeś zrobić pod kopuł jakiegoś obok mojego domu, tylko musisz robić tak naprawdę mnie niszczyć i moją rodzinę? Tak, bo ja jestem złym człowiekiem, słuchaj, i ja po prostu muszę mieć twój cały dom, normalnie wszystko tam rozkopię, twojego domu już nie będzie, a teraz koniec tej gadki, wsiadaj tutaj normalnie i normalnie po tobie. O nie, zostałem uwięziony, ty kurczę cwaniaku, jeszcze cię dorwę, mam słuchajcie dowody na to, co on zrobił i wszystko po prostu opinii publicznej przekażę i będzie wszystko wiadomo, że tak naprawdę ten brat burmistrza to jest cwaniak i pójdzie siedzieć, słuchajcie, halo, jest tutaj ktoś w celi obok? Halo, halo, pomocy, potrzebuję pomocy. Ej, chwila. Halo, tam ktoś nie... Halo, tutaj, w celi obok. Halo, niech pan tutaj podejdzie do okna. Ale nie mogę się podnieść, miałam załoną kostkę. Proszę chwilkę poczekać, jejku, tak? Dobrze, spokojnie. Ja sobie rączki umyję może. O, jejku. Burmistrz? Burmistrzu, kurczę, słuchaj, tu twój brat bliźniak był? Tak, to mój zły brat bliźniak, słuchaj, ja jestem prawdziwym burmistrzem. On jest zły, słuchaj, on normalnie się pode mnie podszywa, bo chce zgarnąć twój dom, rozumiesz? I skarb pod nim, jakiś skarb tam, tak, musimy wiesz? Stąd uciec, tak, powiedział mi, że pod moim domem jest skarb i musi go odzyskać i mnie pokonać i moją rodzinę, słuchaj, grozi mi i mojej rodzinie niebezpieczeństwo. Masz nie jakiś pomysł, burmistrzu? Nie martw się, G-Play, wydostaniemy się stąd, słuchaj, ja znam te tutaj ruiny jak własną kieszeń, bo one są moje. Słuchaj, tam są ścieki, w jednym z tych ścieków jest specjalna skrzynia i w niej jest kilof. Jak mama nie zdobędzie ale śmierdzi, śmierdzi tutaj w tych ściekach. Stare ścieki, uważaj, bo się zatrujesz. Jest, mam kilof, ale śmierdzi, łofu, burmistrzu. Okej, chwila, ja tutaj spróbuję zrobić przejście. Jejku, jak tam twoja cela ogólnie? No, mówię ci, że bardzo śmierdzi, słuchaj, ogólnie to są bardzo stare rzeczy, jak wiesz, ale słuchaj, dobra, musimy się stąd wydostać, słuchaj, może tędy, o, świetnie, genialnie. I słuchaj, dobra, teraz musimy powstrzymać mojego brata złego, brata bliźniaka, rozumiesz? Dokładnie, słuchaj, burmistrzu, jakby tutaj nigdy nic, teraz zatkamy, on będzie myślał, że my tam w środku jesteśmy. Okej, dawaj, zasłoń. Dobra, świetnie. I słuchaj, co zrobimy z twoim bratem, wsadzimy go do więzienia na dożywocie, czy co? Tak. Słuchaj, wsadzimy go do więzienia, ale pierw bierz ogólnie miecz. Słuchaj, on ogólnie teraz rozmawia z mieszkańcami, bo chce po prostu powiedzieć, że ty i twoja rodzina nie żyją, rozumiesz? I chce przejąć po prostu ten dom. Powie, że to wszystko jest jego teraz. Słuchaj, musimy iść. To jest kłamstwo, kurczę. Tak. Ja nie pozwolę na to, żeby on gadał takie głupoty mieszkańcom miasta. Musimy coś z tym zrobić, prawda? Ludzie, słuchaj, musimy... ja żyję, ludzie. Ej, zostawcie burmistrza. Zostawcie mnie, kurczę, o nie! To jest zamach na burmistrza. To są jego ludzie. Kurczę,
kurczę, o nie, ja wam już pokażę cwaniaki jedne. Ja wam pokażę. Myślicie, że jesteście tacy dobrzy? Kurczę, bo trzymacie sztamę z nieprawdziwym burmistrzem, tak? Z oszustem. No to ja już wam pokażę, kurczę, jak to się robi. Benz, i masz, i kurczę, ty też masz. Gdzie jest trzeci? Gdzie jest trzeci? Dobra, tam jest trzeci. I bum! I kurczę, nie dam się wam tak ojejku, łatwo. Ojejku, o burmistrzu, burmistrzu! Ja uciekam! Przejadę ich normalnie samochodem. O, przejdźcie ich samolotem, samochodem, tak. O, już ich powstrzymałem, dobra. Chodź, słuchaj, musimy się stąd zwijać, szybko czy prędzej, bo ktoś zauważy nas. Uciekamy. Gdzie jest ten burmistrz? Chodź. Co, on jest tutaj, gdzieś prawdziwy? On jest, słuchaj, teraz idziemy pierw uwolnić twoją rodzinę, bo on ich porwał, rozumiesz? Porwał GPK-ę i porwał normalnie twoich synów i córkę, po prostu. Ale oni mieli być w szkole, przecież moje dzieci miały być w szkole, co tak, jest? Tak, ale dzwonił, słuchaj, i ich odebrał, powiedział, że normalnie na imprezę ich weźmie, słuchaj, tutaj, po prostu chciał ich, a dobra, słuchaj, musimy ich poszukać, gdzie oni mogą być? Czekaj, czekaj. Nie wiem, kurczę, gdzieś pewnie tutaj, niedaleko jego domu. Ty, tutaj halo, są jakieś halo, drzwi, patrz, pani, tutaj pani jest jakaś skrzynka. Poczekaj, tu jest jakaś skrzynka, ryby tu są, a tu jakieś wędka. A to moje, bo ja lubię łowić ryby. Czekaj, dobra, tutaj, tutaj coś o, jest. Rodzinka, jesteście, kurczę, wszyscy cali i zdrowi. Tutaj, burmistrzu, ja nie mogę, ja już dam temu, kurczę, twojemu bliźniakowi popalić. Ja, kurczę, jak go znajdę, to już się z nim policzę. Burmistrzu, ogólnie gdzie on teraz może być? Ja, kurczę, go znajdę i już się z nim policzę, okej? Okay? Tak, ja się zaopiekuję twoją rodziną. On jest koło twojego domu, bo słyszałam, że właśnie tam zebrał wszystkich mieszkańców i chcę powiedzieć, że przejmuje dom, bo ty zaginąłeś i ten dom zapisałeś w testamencie. Szybko niemożliwe. Idź tam, leć normalnie. Ja biegnę, biegnę. Biegnę czym prędzej, kurczę, i dorwę tego cwaniaka, oszusta. O, tutaj są jeszcze mięska, także weźmiemy sobie, bo jakbym był trochę głodny. Patrzcie, ile tam ludzi w ogóle jest. Niemożliwe, niemożliwe, kurczę. Oni wszyscy myślą, że ja nie żyję teraz, tak? Takich głupot nagadał. No to ja już pokażę im, jak ja mogę nie żyć. Patrzcie. Dzień dobry, słuchajcie, witam. Jest właśnie, zebrałam wszystkich mieszkańców, tych oczywiście najważniejsze, żeby przekazać, że niestety, ale GPK oraz jego rodzina zaginęli na morzu, poszli w rejs i przepisali mi w testamencie ten cały dom i po prostu teraz tutaj będzie galeria handlowa, ale pierw muszę wszystko wysadzić i po prostu dokopać się tam do dołu, oczywiście jestem bardzo mi przykro z powodu rodziny GPK, ale no niestety tak wyszło. Przepraszam, a jaki to wypadek był, co? Jaki to był wypadek? Ty cwaniaku, oszuście jeden! Nie, ty cwaniaku jeden! Jesteś oszustem, oszukistą, o, wiesz? Ja ci pokażę, słuchaj, tak, bierzcie go! Nie ma żadnych tam dowodów, on nie ma dowodów! Tak, kurczę, mam dowody, mam przy sobie wszystko, słuchaj. Co ty tu kombinujesz, macie zostawić i z mojego domu, kurczę, to są twoi ludzie, tak? Zamykam drzwi na klucz, nie wejdziesz tutaj, cwaniaczku jeden, rozumiesz? Tak, wszyscy się na mnie uwzięli, to ja w takim razie wysadzam, ja już tam podłożę ładunki wybuchowe i już będzie po tym, dobra, trzy, jakie ładunki wybuchowe? I... Ej, przestań, to jest mój ogródek! Lecimy z tym koksem! O nie, kurczę, oszalał, no następny jego człowiek idzie. O nie, kurczę, tutaj jest moje bogactwo całe, ja ci dam spadać na dół, kurczę, nie dacie rady, cwaniaki, bum, i bum, kurczę, i wszyscy pozlatujecie. Teraz normalnie GPK jest po tobie, nawet jak wszyscy i tak wiedzą, że żyjesz, to i tak wezmę ten skarb, rozumiesz? Tak? Wezmę ten skarb. Nie weźmiesz żadnego skarbu, słuchaj, to jest mój skarb, rozumiesz? Zostawcie mnie, ej wy! Cwaniaki jedne, przestańcie, kurczę, to jest mój skarb, macie nie tykać tego, wszystko powiem policji. O, policjancie, kurczę, co ty, w której ty drużynie grasz, policjancie, w jego czy w mojej? Gdzie on jest? Gdzieś zniknął. Kradniesz moje złoto? Moje złoto? No to masz, kurczę. Jeden co? Z drugim. O nie! No, nie ja podaruję ci tego, po kurczę, bliźniaku jeden. I bum, kurczę, wy co tutaj robicie? Wszyscy pójdziecie siedzieć do więzienia, oszuści. O kurczę, chcieli mnie okraść, cwaniaki. Teraz nie dacie rady. Jesteście za słabi. O nie, mocni są. Jestem, słuchaj, już ci pomogę. Słuchaj, to jest GPK, ojej. Dwa serduszka mi zostały. Muszę uciekać, GPK. Kurczę, tak, uciekaj stąd, oni są niebezpieczni jednak. Myślałem, że sobie z nimi poradzę. Zobacz, chcieli nas okraść i wszystko w porządku, nie zrobił wam krzywdy ten burmistrz? Wszystko w porządku, ale już słuchaj, prawdziwy burmistrz, ten dobry, to już policja tutaj po prostu z nim przyjedzie i wszystkich zaaresztuje. Nie masz się co martwić, wszystko się dobrze skończyło. Mam pomysł, zasypiemy ich piachem, słuchaj, zasypiemy ich. Patrz na to, pum. O ty, kurczę, cwaniaku jeden. O nie, wydostali się. Dobra, zatrzymajmy ich tutaj i chodźmy szybko na policję, żeby ich wsadzić do więzienia, nie odpuścimy im GPK-a. Także ogólnie dziękujemy za oglądanie, jeśli film wam się spodobał, zostawcie kciuka w górę, my lecimy na policję, także trzymajcie się, pa!